Księga 15. Telemach przybywa do Eumajosa. Poszła Pallas Atene w ogród Lakedaimony, kędy syn Odyseja siedział zabawiony. Naglić go, bo mu do dom wracać wielka pora. Zastała Telemacha, jak synem Nestora spali obaj w przysionkach Menela Teremu. Li Peisistrat czasowi poddał się sennemu, bo Telemach już nie spał. On przez całe noce nie sypia, tak się myślą o ojcu kłopoce. Więc Atenę doń rzekła, stojąc u bezgłowi: nie siedź tu, Telemachu, i spiesz ku domowi. Odbiegłeś od majątku, w zamku twoim siedzą wyuzdane zuchwalce, a nuż wszystko zjedzą i mieniem się podzielą? Wrócisz po nie w czasie, więc Menela grzmi głosa, błaga i niech nie pasie dłużej cię, a odsyła, byś mógł zostać doma matkę cną, gdyż jej własny ojciec się nie sroma toć i bracia nastawać na nią, by wybrała na męża Erymacha, któremu stąd chwała, że hojny i od innych bogatszy wniósł wiano. Nie daj, żeby ci z domu jaki skarb zabrano. Wiesz przecie, co niewiasta w sercu swoim chowa. Z kim pójdzie, temu wszystko oddać już gotowa. A o dziatwę swą pierwszą i o nieboszczyka miłego niegdyś nie dba, serce im zamyka. Przeto wracaj ład zrobić, zdać rządy domowe na wiernej i roztropnej służebnicy głowę. Nim z ręku bożych weźmiesz zacną połowicę, lecz jeszcze mam ci zwierzyć jedną tajemnicę. Zasiedli na cię z gachów najtęższe junaki w cieśninie, która dzieli Samos od Itaki, i chcą cię w drodze zabić, nim do dom powrócisz, lecz ty podal od wysep łódź swoją odrzucisz, a nocą płynąć będziesz. Bóg, który cię broni i strzeże, dobrym wiatrem żagiel twój pogoni. Wszakże, dotarwszy brzegów itackich już blisko, odeślij łódź do miasta i drużynę wszystką, a sam do Eumajosa udaj się pastucha. Co trzodę twoją pasie, człowiek dobrego ducha, tam noc spędzisz, a jego wyprawisz w te tropy z wiadomością od ciebie, do cnej Penelopy, żeś już wrócił z Pylosu i cało i zdrowo. Tak rzekła i na górę poszła Olimpową, wtem Telemach obudził uśpionego błogo Peisistrata i mówił, trącając go nogą: zbieraj się, Nestorydo, i spiesz do kolasy, zaprząc konie, przed nami droga, nie wywczasy. Na to mu odpowiedział Nestoryd: co? Tobie chce się jechać? Lecz z jazdy ponoś nic na dobie. Któż wyjeżdża w noc ciemną? Czekaj blasku zorzy, niech pierwy podarunki w rydwanik nam włoży Menelaj syna Treja, z męstwa świat go sławi. Niech nas grzecznymi słowy pożegna, odprawi. Przybysz bowiem rad chowa pamięć gospodarza, co go przyjmie gościnnie i hojnie obdarza, rzekł. I rychło jutrzenka w złotym błysku stroju, błyska stroju, nadszedł też Menelaos, on grzmiący głos w boju, co złoża od kędziornej Heleny wstał boku. Gdy go zoczył Telemach, ją w jednym podskoku nadziewać na się chiton świetny, a ramiona okryła mu szeroko, szeroka szata narzucona. Potem wyszedł małojec na jego spotkanie i syn Odysa mówił, gdy przy nim już stanie: Atrydo, Menelaju, boski władco rzeszy, odeślij mnie do ziemi ojców, mnie się spieszy, pragnąłbym dzisiaj jeszcze puścić się w tę drogę. Na to odparł Menelaj: zaprawdę nie mogę zatrzymywać się dłużej, Telemachu, u mnie, gdy tak tęsknisz do domu. Wiem, jak nierozumnie robią ci gospodarze, co męczą swych gości zbytkiem zachęt lub zbytkiem jawnej oziębłości. Środek dzierżę,
gdyż jedno i drugie niemiłe. Czy kto gościa wypędza, czy trzyma na siłę? Chce gość jechać, odsyłam. Chce zostać, więc goszczę. Czekaj, że niech ci w przódy kolasem wymoszczę pięknymi podarkami, abyś patrzał na nie, a niewiastom rozkażę przyrządzić śniadanie sute z wszystkich zapasów, jakie dom obfity. Cel podwójny osiągnę, bo uczczę zaszczyty, a i ciało nakarmię. Potem już możecie jechać sobie i brodzić po bezbrzeżnym świecie. Na to taką odpowiedź dał małojec chorzy. Atrydo Menelaju, wychowanku Boży, spieszy mi się do domu, bo gdy odjeżdżałem, nikt nie był, aby oko miał nad mieniem całym. A nuż syn szukający ojca sam przepadnie, lub w zamku, kto tymczasem skarb mi jaki skradnie? Na te słowa Menelaj głosem w boju grzmiący kazał żonie i dziewek czeredzie służącej spiesznie stoły zastawić domowym zapasem i Boetycz Etonej zjawił się tymczasem. Tylko co z łóżka wstawszy, mieszkał on tu blisko. Jemu kazał Menelaj rozpalić ognisko i piec mięso. Ten rozkaz prędko był spełniony, po czym zeszedł do skarbca, który był sklepiony, lecz nie sam, bo z Heleną szedł i Megapentem. Gdy w skarbiec weszli kosztownym, zapełniony sprzętem, Atryd wybrał podwójny puchar z tych, co stały, a Megapencie kazał krater srebrny cały nieść w ręku. Zaś Helena szła skrzynię otwierać i w szatach przesiedzianych jęła tam przebierać. Z tych jedną wydobyła szata, to fałdzista, połyskująca, ni to gwiazda promienista. Leżała też na spodzie, po czym wszyscy troje do Telemacha poszli przez świetlic podwoje. A stanąwszy już przed nim rzekł płowy Menela: niechaj ci Telemachu w powrocie udziela swej opieki Zeus Kronit, piorunny mąż Hery. Tymczasem z mego skarbca ten podarek szczery racz wziąć, co najpiękniejszy i najdroższy miałem. Także dzban cudnie rzeźbion dla ciebie wybrałem, srebrny złotym okrajkiem. Hefajst go wykował, a Fajdim, król Sydońców, niegdyś mi darował. Gdym z powrotem doń wstąpił, więc niechże ci służy. Po tych słowach Atryda dał mu puchar duży, podwójny, a Megapent wniósł. On srebrnolity dzban i przed nim postawił. Helena płaszcz szyty ręką swą wniosła także, krasą niezrównana i przyjm dar ten ode mnie, rzekła do młodziana. Tę szatę z rąk Heleny chowaj ją starannie do wesela, gdy staniesz przy wybranej pannie. Tymczasem daj ją matce, ona ci przechowa, a teraz zdrów mi bywaj. Droga twoja głowa szczęśliwie niech powraca w ojców twoich progi, rzekła. A on z radością przyjął ten dar drogi. Wnet Peisistrat, podarki pozbierawszy liczne, w kolasie je ustawił, dziwiąc się jak śliczne. Zaś płowy Menelaos do gotowej sali wszystkich z sobą zaprosił. Gdy pozasiadali zastawione tam rzędem ławice i krzesła, zaraz jedna z służebnic złoty dzbanek wniesła z wodą do rąk. Tę lała im do misy srebrnej, przed każdym postawiła stoliczek potrzebny. Poważna też szafarka z zapasy różnymi przyszła i te przysmaki stawiła przed nimi. Syn Boetów pokrajał i rozdał pieczyste, Megapent zaślał wino w puchary złociste, więc do mis się rzucono po niedługiej chwili. A gdy głód nasycili, pragnienie zgasili, jął Telemach z Nestora synem jarzmo wkładać na rumaki i w krasną kolasę już wsiadać, a wsiadłszy ruszył w bramne sklepienie dudniące, a Atryd sam odprowadzał te odjeżdżające goście z kielichem w ręku po brzegi nalanym, by odjezdną libację spełnić roztruchanem. Więc zachodząc im drogę rzekł: bywajcie zdrowi,
Mał ojcy, a pokłońcie się tam Nestorowi ode mnie. On był dla mnie jak ojcem rodzonym, gdyśmy się tam Achiwi bili pod Ilionem. Na to odparł Telemach, o ty mężu Boży, co każesz, to się wszystko dokładnie przedłoży, skoro na miejscu staniem. Obym tak z powrotem mógł ojca zastać w domu i mówić mu o tem, jak mnie tu ugościło przyjęcie łaskawe, jak sute upominki dano na odprawę. Gdy to mówił, wtem orzeł mignął z prawej strony. Dużą białą gęś pochwycił on w szpony i z nią leciał, a za nim z wrzaskiem tuż goń zgraja chłopów i kobiet. Orzeł blisko koń skręcił w prawo i wionął. Widok niespodziany ucieszył i otuchą napełnił młodziany. Aż Menela Peisistrat zagabnął słowami. Pomyślno, władco ludów, czy znak ten za nami, czy za tobą i komu wróżbę niebo zsyła. A właśnie go ta wróżba już zastanowiła, bo myślał, co by wnosić miał z tej tajemnicy, gdy go ubiegł w tym dowcip pięknej połowicy. Wierzcie wam, posłuchajcie, co mi wlali w duszę bogowie, a co wkrótce spełni się, jak tuszę. Orzeł po łup przyleciał i gęś uniósł białą w te skały, gdzie jej gniazdo ma i dziatwę małą. Tak Odysej po długiej tułaczce i biedzie kiedyś w próg swego zamku jako mściciel przyjdzie lub już przyszedł i gachom śmierć już zapowiada. Więc Telemach jej na to, oby ten, co włada niebem, Hery małżonek piorunny to sprawił, niech się ziści, a będę cię jak bóstwo sławił. Rzekł i zaciął rumaki lotnymi kopyty, wpadły w miasto po równie cwałują odkrytej. Przez dzień cały, gdy ciemny mrok poczernił szlaki, do zamku Dioklesa przybyli junaki. Ojcem jego Orchiloch, syn Alfeuszowy, u Diokla tam w ferach i nocleg gotowy znaleźli i gościnne przyjęcie im dano. Ze wschodzącą nazajutrz jutrzenką różaną, zaprzągwszy i jadą dalej przed cudnej kolasie, przez bramę, aż przy sionkach turkot rozlega się. Tak pędząc wóz ich prędko tę drogę przemierzył, do Pylos, wtem Telemach druhowi się zwierzył. Nestorydzie, mam prośbę, lecz chcę wiedzieć, czy mi jej nie odmówisz. Wszak my z dawna pobratymi przez ojców naszych przyjaźń, równe nasze lata. A ta podróż tym ściśle jeszcze nas pobrata. Otóż wstrzymaj wóz, proszę, gdzie okręt mój czeka. Tam wysiądę. Twój stary, sprawa z nim nie lekka. Gotów by mnie nie puścić, gościć bez ustanku, kiedy mnie tak się spieszy, zrób to, mój kochanku. Rzekł, a Nestoryt w duchu już wszystko obliczył, aby spełnić najlepiej, co sobie druh życzył. I ta rada najlepsza zdała się w tej mierze, że skręcił zaraz końmi nad morskie wybrzeże i na pokład okrętu jął wynosić dary. Dane od Menelaja te złote puchary i te szaty, a nagląd rzekł skrzydlate słowo. Spiesz na okręt i zbieraj czeladź okrętową. Zwień się nim w zamku stanę i ojcu zdam sprawę. Już czuję, jaką przyjdzie odbyć z nim przeprawę. Starzec to popędliwy, sam on tutaj wpadnie. Naciśnięty przez niego nie wymkniesz się z nadnie. Już go widzę, jak przyjdzie i zmiesza ci szyki. Powiedziawszy to, zaciął grzywiaste koniki, przez gród pylu przejechał, stanął przed mieszkaniem. Telemach zaś na swoich wołał z naleganiem. Ładzić nawę, a żywo towarzysze mili, wsiadać i dalej w drogę, nie traćmy ni chwili. Posłuszni rozkaz jego wykonali pędem, do wioseł się rzucili i zasiedli rzędem. Gdy był gotów, na tylnym okrętu pokładzie jął odprawiać ofiarę Atenie Palladzie. Wtem stanął przed nim jakiś przechodzień z daleka, Zargos, skąd aż tu uciekł, zabiwszy tam człeka. Wieszczkiem był i potomkiem po Melampie owym, co ongi mieszkał w pylu, słynnym
Owiec chowem, gdy Telemach u burty lał, z wina ofiarę zagadnął go i słowa posłał mu skrzydlatę. Mój druhu, ty jak widzę ofiarą zajęty, więc zaklinam cię na nią i na cel jej święty, na twoją głowę własną i czeladzi twojej, że mi odpowiesz prawdę szczerą, jak przystoi, ktoś jest, z jakiego kraju, rodzina twa jaka. Więc otrzymał odpowiedź wraz od Telemaka, cudzoziemcze, usłyszysz mowę niekłamaną i taka mą ojczyzną Odys, ojca miano. Oby żył, lecz on dawno smutną śmiercią zginął. Przetom go na okręcie tym szukać popłynął, by się zwiedzić o losie drogiego rodzica. Na to mu Teoklimen rzekł pięknego lica. Jam tułacz bez ziemi, bom w rodzinnej stronie zabił kogoś, co Wargos hodującym konie miał krewnych i przyjaciół, używał czci wielkiej. Więc uchodząc od wetu ich ręki mścicielki tu zabiegłem. Na żywot już skazan tułaczy, błagam cię weź mnie z sobą, a błagam w rozpaczy. Zabiją mnie, co tylko nie widać pogoni. Na to roztropny młodzian. O, niechże Bóg broni, abym cię z łodzi wypchnął. Gdy chcesz z nami płynąć, wsiadaj, dzieląc się z tobą, nie damy ci zginąć. Tak witając przybysza, wziął mu z rąk spiżowy oszczep i ten na pomost złożył okrętowy. Sam potem wszedł do środka nawy owioślanej, siadł u burty, a przy nim usiadł zaproszony. Teoklimen. Już jedni łódź odsumowali, drudzy ład, robiąc wewnątrz nawy się krzątali. Telemach ich naganiał, więc robią co każe, sosnowy maszt zatknąwszy, drążonym ligarze wyprostowali w mocne, ujęli go sznury i na rzemieniach żagle podciągli do góry, zaraz im wiatr pomyślny zesłała pallada. Z szumem lecąc z obłoku wiatr na okręt wpada, po słonej go powierzchni pędzi jak w zawody, że wnet kruny ominą i Chalkisu wody. Słońce zgasło. Dokoła szlaki poczerniały, Telemacha do Fejów wiatru już zagnały, stamtąd mijając Elis, gdzie władną Epeję, mknął ku kolczastym wyspom, a w duchu truchleje, myśląc, czy śmierci ujdzie, czy głową nałoży. Podczas siedział Odysej, a z nim pastuch Boży w zagrodzie. Wśród czeladzi wieczerzą się krzepił, gdy zjedzono, wypito, witej znów zaczepił słówkiem, by Eumajosa doświadczyć w potrzebie, a zali go jak gościa dłużej tu u siebie zatrzyma, czy do miasta odprawi dla zbytu. Czy wiesz co, Eumajosie, rzekł, jutro do świtu zbieram się iść do miasta po żebranym chlebie, nie chcę dłużej ciężarem być dla was i ciebie, tylko radą mnie opatrz i daj mi na drogę przewodnika, gdyż w mieście sam sobie pomogę. Łażąc tędy owędy po prośbie obaczę, czy w zysku da kęs chleba rzemiosło żebracze. Nawet w zamek Odysa chciałbym się odważyć, z Penelopą o różnych wieściach coś pogwarzyć, zetknąć się też i z pyszną rzeszą zalotniczą. Z mnóstwa potraw na stole może coś użyczą? Jeśli służby mej zechcą, najzręczniej się sprawię, ależ słuchaj i dobrze rozum coś wyjawię. Oto z łaski Hermesa, co wdziękiem pięknoty i pomyślnością ludzkie zwykł wieńczyć roboty, nie sprosta mi nikt w służbie pilnej, to rzecz pewna. Umiem ogień rozpalić, suche łupać drewna, lać wino, mięso krajać i obracać rożne. Zgoła wszystko, co od sług wymaga pan możny. Zmartwion tym, wraz mu odrzekł boski nasz pastucha. Gościu mój, jakaż znowu gryzła cię mucha, że się chcesz tak niechybne na, że się chcesz na niechybne nieszczęście narazić. Po cóż ci między gachy w uzdane włazić, których gwałty już biją w nieb żelazne stropy? Oj! Nie takie im służą przecie, jak ty, chłopy, jedno w chlajny, hitony przystojne, ubrane.
Młodziki, gładolice, wonne, uczesane tacy służą do stołów toczonych, hendogi, gnących się od win, mięsi i od chlebów mnogich. Zostań z nami, twa bytność nikomu nie wadzi, ani mnie, ani żadnemu z naszej tu czeladzi. Niech tylko syn Odysa jedyny powróci, chlajnami, chitonami całego zarzuci i odeśle, gdzie sercem pragniesz być i głową. Na to cierpiciel Odys odrzekł taką mową. Obyś ty, Eumajosie, był tak miły Bogu, jak mnie jesteś za litość nad nędzą w barłogu i przytułek mi dany. Los różnie uciska, lecz najsrożej, gdy człeku nie da przytuliska, a wzgardę poniewierkę co dzień musi przeżyć, bo tylko krzyk głodnego żołądka, by tylko krzyk głodnego żołądka uśmierzyć, lecz gdy chcesz, bym na jego poczekał przybycie, to mi też coś o ojcu i matce powicie. Odyseja. On ponoć, wychodząc na boje, już dobrze podstarzałych zostawił oboje. Żyjąż oni? Słoneczne świecąż im promienie? Czy zmarli Hadesowe zamieszkują cienie? Wódz pasterzy, Eumajos, tak mu odpowiedział. Z ust mych prawdę usłyszysz, wszystko będziesz wiedział. Laertes dotąd żyje, choć Boga wciąż prosi, by śmierć zesłał na niego. Życia już nie znosi, odkąd utrata syna serce mu rozdarła i odkąd mu małżonka, cna pani, umarła. Z płaczu przyszła nań starość wczesna i przygniata. On także z tęsknoty po synie ze świata zeszła. Ona także z tęsknoty po synie ze świata zeszła śmiercią okropną. O, niech tak nie kończy nikt dobry, kto mnie kocha, z kim przyjaźń mnie łączy. Dopóki ona żyła, choć smutkiem przybita, dopóty wszystkim dla mnie była ta kobieta. Szukałem jej, rozmawiał, bom chował się przecie z długoszatną Ktimeną, jak własne jej dziecię. Z tą ostatnią jej córką, panną urodziwą, i była ona matką dla mnie nie mniej tkliwą. Ktimena, gdy dorosła, jam chłopak był jary, wydano ją do same, a bogate dary wzięto za nią. Wraz matka Chiton mi hendogi, a chlajnem sprawiwszy toż sandał na nogi, wysłała na wieś. Coraz kochała mnie czulej, dziś już nie mam nikogo, nikt mnie nie przytuli. Za to pracy mej jakoś błogosławią nieba. Mam co jeść i pić, gościa przyjmę jak potrzeba, lecz od mojej dziedziczki nic mi już nie spadnie, ani datek, ni słowo, odkąd domem władnie ta zgraja najezdników, a sługom tak miło mówić z panią czasami, jak to dawniej było, przetrącić coś z jej łaski, zapasik wziąć w pole, bo to zniewala sługi i słodzi ich dolę. Na to przemyślny Odys rzekł mu, czy być może toś ty dzieckiem był w ten czas, kiedy tu nieboże odbił się od rodziców, od rodzinnej ziemi? Ależ jak się to stało, proszę, powiedzże mi, czy miasto, gdzie rodziców miałeś i rodzinę, wrogowie najechawszy zburzyli w perzynę? Czy cię od krów i owiec rabusie porwali i zagblukwszy na okręt aż tu sprzedali komuś, który za ciebie zapłacił sowicie? Na to pastuch Eumajos. Kiedy tak prosicie, gościu mój, to odpowiem na pytanie wasze. Siądźcie sobie, a pełną wychlajcie czaszę. Noc długa i wywczasu może kto chce zażyć, a kto nie chce, przyjemnie może noc przegwarzyć. Nikt cię tu nie przymusi do spania. Sen długi wadzi zdrowiu, a jeśli tam jeden lub drugi kwapi się już do łóżka, to niech się położy. Za to jutro o rannej, zbudziwszy się zorzy, po śniadaniu wraz trzodę na paszę wywiedzie. My zaś sobie tu w dwójkę, zasiadwszy sąsiedzie, jeść będzie mi popijać i szukać osłody w zwierzeniach się z niejednej minionej przygody. Bo taki, co się tułał i nędz zaznał wiele, lubi czasami grzebać w tych cierpień popiela, a więc ci to opowiem, o coś pytał druhu. Jest wyspa Syria, może wiesz, o niej z posłuchu leży w górze Ortygi. Na słońca zwrotniku niewielka leżyzna, owiec tam bez liku i bydełka i winnic i zboża się chowa,
Głód nieznany i nigdy zaraza morowa biednych ludzi nie trapi. Lecz gdy wiek zgrzybiały przejdzie do nich, Artemis ze swoimi strzały, toż Apollon ów łucznik pojawia się Boży. Strzelają i strzał cichy nieznacznie umorzy. Na wyspie dwa są miasta, kraj ma dwie połowy. Nad obiema był królem syn, on Menidowy. Ktesios, mój ojciec, bogom z wejrzenia podobny. Raz więc okręt Feników, a lud to sposobny do żeglugi, lecz chytry przywiózł był towary, świecideł rozmaitych. W domu zaś mój stary miał Fenikę, wysmukłą i ładną kobietę, ręcznych robót świadomą. Feniki te skryte i chytre ją uwiodły. Jeden z nich, gdy prała, przyczepił się tam do niej, miłość się wplątała, bo ona miłość niewiasta najłatwiej się łowi. Choćby która i wstrętna była niewstydowi, więc ją spytał, skąd rodem, z jakiej okolicy. Ona mu opisała dom swego rodzicy. Miejscem moim rodzinnym Sydon, Spiżol śniące, a Rybas ojcem. Skarbów liczy na tysiące, więc mnie Tafije skradli, gdym biegła przez pole. Łotrzyki tu przywieźli, sprzedali w niewolę do domu mego pana, za pieniądz gotowy. Na to rzekł ów, co skryte miewał z nim rozmowy. Może byś chciała z nami wrócić, panno miła, byś rodziców i gniazdo własne obaczyła. Bo rodzice twe żyją i w dobrym są stanie. Niewiasta tę odpowiedź dała na pytanie. Zgoda, byle mi twoi poprzysięgli święcie, że mnie do domu odstawią całą na okręcie. Rzekła, oni przysięgli, że ją tam odwiozą. Wszyscy najświętszych ślubów związali się grozą, a ona znów związała ich takimi słowy. Milczeć, niech nikt załogi nie śmie okrętowej choć słówkiem nie zaczepić. Czyli mnie tam w mieście, czy przy krynicy spotka, czy gdzie bądź nareszcie. Bo mógłby kto podpatrzeć i donieść do dworu, a starzec podejrzliwy chwyci się pozoru, uwięzi mnie, wam zada co najsroższe kary. Sza, zatem, a tymczasem skupujcie towary, a okręt, gdy ładugę swoją już dostanie, niech który tę wiadomość da mi. Nie mieszkanie, ja zaś schwycę, co tylko znajdzie się pod ręką, za przewóz wam zapłacę lepiej niż podzięką, bo przy mnie syn się chowa mojego tam pana. Wcale bystry chłopczyna do mnie przywiązany pójdzie ze mną na okręt. Możecie zań duży okup dostać, gdziekolwiek trafi się w podróży. Tak rzekła i do dworu odeszła z powrotem. Fenicjanie rok jeszcze siedzieli tam potem, skupując do okrętu zewsząd towar mnogi. A gdy statek ładowny gotów był do drogi, zaraz jeden z nich przyszedł do onej kobity na dwór mojego ojca. Człek w ciemię niebity, bo naszyjnik wziął z sobą złoty bursztynowy. Zbiegły się wraz z mą matką wszystkie białogłowy oglądać, obmacywać misterne noszenie, a nareszcie targować. Wtem on dał skinienie umówione i odszedł wprost do nawy swojej. Ona zaraz mnie wzięła, wywiodła z pokoju, lecz przy sionku spostrzegłszy złote, roztruchane, gdyż był tam do biesiady stół przygotowany dla gości, co z mym ojcem poszli na agorę, więc w zanadrze schowała trzy puchary spore i wyszła. A ja za nią biegłem nie myślący. Helios zgasł, szlaki szczernił, mrok już padający, gdyśmy się do nadmorskiej przystani dostali, gdzie Feniki z ładownym okrętem czekali gotowi do wyjazdu na mokre przestworze. Nas zabrawszy wiatr dobry wyniósł ich na morze zesłane od kroniona. Tak 6 dni i nocy płyniem, lecz gdy dzień 7 nastał z Bożej mocy, Artemis białogłowę oną strzałą zdradną przeszyła, aż z łoskotem padła w okręt na dno jak rybitwa. Z pomostu rzucono jej ciało, żer rybom i morsukom. Mnie nic nie zostało, krom smutku. A tymczasem niewstrzymany w biegu, gnan wiatrem okręt dobił itackiego brzegu, gdzie mnie Laertes kupił z własnej swej skarbony. W taki sposób ujrzałem pierwszy raz te strony.
Na to wyszła odpowiedź z ust Odyseusza. Jakże mnie, Eumajosie, do żywego wzrusza powieść twoja, tyś w życiu nacierpiał się tyle, przecież Zeus obok przykrych dał ci dobre chwile. Jeśliś po tych przygodach znalazł przytulisko w domu zacnego człeka, który dał ci wszystko, który ci hojnie strawę i napitek dawał, że mogłeś żyć wygodnie, a ja, świata kawał obleciawszy od nędzarz, staję tu przed tobą. Podobne rozchowory wiedli jeszcze z sobą, a potem się przespali krótko, bo różowa jutrzenka wnet zabłysła. Zaś Telemachowa czelać, żagle zwinąwszy na owym noclegu, maszt spuściwszy wiosłami, dopchała do brzegu statek. Kotwicę rzuci linami przytroczy i na brzeg falą bity ochoczo wyskoczy, aby strawę uważyć, pić ogniste wino, kiedy się tak z obiadem i napitkiem zwiną, wraz roztropny Telemach rzekł do swej czeladzi: Wy odpłyńcie do miasta, łódź się odprowadzi, ja zaś skoczę tu na wieś do moich pasterzy, a gdy wszystko obejrzę, wrócę o wieczerzy i nazajutrz za wierne usługi w tej drodze, sutą mięsną i winną ucztą was nagrodzę. Na to rzekł Teoklimen, mąż z boskim wejrzeniem, gdzie pójdę, czy jastrzecha będzie mi schronieniem, czy mnie przyjmie kniaź, który na skalnej Itace, czy mam iść wprost na twoje lub matki pałace? Roztropny mu Telemach odrzekł, w każdym innym przypadku dom nasz byłby dla ciebie gościnnym i miałbyś tam wygodę, lecz dziś o przyjęciu nie myśleć. Mnie tam nie ma, a matka w zamknięciu ciągle siedzi, a w izbie gaszej też nie bywa, tylko w górnych komnatach na krosnach wyszywa. Wskażę ci więc, do kogo możesz iść bezpiecznie, do Eurymacha pójdziesz, ten przyjmie cię grzecznie, on teraz na Itace, na Mamiru najwięcej, mąż dzielny, on o matkę moją najgoręcej się dobija, po berło Odysowe sięga, nie wiem, jak go osądzi olimpska potęga i czy nań przed weselem nie padnie cios krwawy. Gdy to rzekł, jastrząb wionął mu od ręki prawej, w szponach darł on gołębia, ten Feba ptak chyży, z góry się posypała siła piór i pierzy pomiędzy Telemachem a łodzią padając. Widział to Teoklimen i odprowadzając na stronę Telemacha, by nie był słyszany, za dłoń go ścisnął i rzekł: Od Boga zesłany ten jastrząb przelatywał po twojej prawicy. Był to ptak przeznaczenia, pełen tajemnicy. Wiesz, czy on, że Witace nigdy nie postanie inny ród, li przy twoim będzie panowanie. Na to roztropny młodzian, o gościu mój miły, to by się słowa twoje przyszłości ziściły, ja by cię podarkami obsypał gościu, iżby twojego szczęścia każdy ci zazdrościł, rzekł. I przyzwał Peiraja z wszystkiej on drużyny, odznaczał się wiernością towarzysz jedyny. Klitia, synu Peiraju, ty w drodze do Pylu zawsześ spełniał mój rozkaz, lepszyś był od tylu, więc zabierz sobą do domu obcego tu człowieka, ugość go, poczcij grzecznie i niech na mnie czeka. Na to odrzekł mu Peiraj, sławny kopi miotem. Choćbyś się Telemachu opóźnił z powrotem, to go przyjmę i wdzięczę będzie za przyjęcie. Rzekłszy, skoczył na okręt i kazał w okręcie brać się wioseł cumowną, odwiązywać linę, aż gotową do jazdy zgromadził drużynę. Telemach zaś po stoły, zawdziawszy na nogi, leżący na pomoście, wziął w garść oszczep srogi z miednym grotem. Flisacy linę odwiązali, statek odbił ku miastu, popłynęli dalej. Takim kazał Telemach, Odysa syn młody, którego niosły nogi do onej zagrody, gdzie mnogoś trzód się chowa, które pastuch strzeże. Mąż zacny, panom służy i wiernie i szczerze.